Cześć. Witam serdecznie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Na podnośniku Mercedes A-klasa W168, rok produkcji jest to 2003, 160 440 km zgodnie z licznikiem, silnik dwulitrowy, o mocy 140 koni mechanicznych, oczywiście benzyna, manualna skrzynia. Nie o silnik, nie o skrzynię dzisiaj chodzi. Dzisiaj zajmiemy się wymianą przednich amortyzatorów. Pęknięta sprężyna przód, lewa strona, czyli od strony kierowcy. Podczas skręcania strzela, trzeszczy i samochód na jednym kole jest obniżony. Zaraz postawię sobie kamerę na statywie, włączę silnik, zakręcę sobie kierownicą, posłuchacie sami jak strzela. Zakładamy dzisiaj komplet amortyzatorów, czyli sprężyny, do tego wjeżdżają nowe amortyzatory i do tego wjeżdża nowe mocowanie na amortyzatory, górne mocowanie amortyzatorów na kielichy. Prośba od właściciela pojazdu była taka, żeby części nie zamawiać drogich, żeby polecieć po najmniejszej linii oporu i zamówić tanie części. No tak zostało to zrobione, części wjeżdżają w firmy Magnum. Teraz przejdźmy może do części, zanim pokażę Wam jaka jest usterka, jak pęknięta jest ta sprężyna. Jak obejrzymy sobie wspólnie części, zobaczycie jaki dobiega hałas i ściągamy, wyciągamy dwa amortyzatory, ściągasz do sprężyn, montujemy wszystko. Mam nadzieję, że będzie to krótkie wideo, nie będzie to trwało długo. Także oczywiście życzę miłego oglądania. Jeżeli materiał się spodoba, łapa w górę, jak i zachęcam oczywiście do zasubskrybowania kanału. Przechodzimy teraz do części. Włączmy światło. Ja już to sobie otwierałem. Tak szybko i na biegu. Widzicie firma Magnum. Nie wiem, znane, nieznane. Macie z tym doświadczenie? Ja powiem Wam szczerze, drugi raz to zakładam. Tak wyglądają nasze amory. Tutaj również sprężyny tej samej firmy. Już otworzę to sobie. I tu są nasze sprężyny. Sprężyna, nic szczególnego. Tak tylko pokazuję to, jeśli chodzi o jakość. Nie wiem, ale pokazuję to tylko po to, żebyście widzieli, co to jest za marka. I tu mamy nasze górne mocowanie. Również jest nasze osłony, które przychodzą na amortyzatory, oldboye. Cały komplet widzicie, nowe śrubki są do tego, talerze. Tak to mniej więcej wygląda. Te górne mocowania wziąłem firmy Monroe z tego tytułu, że tańsze, najgorsze, nieznanej marki były w tej samej cenie. Dlatego zakładamy jakościowo mocowanie lepsze. Teraz kamera na statyw i pokażę Wam, jaki jest hałas podczas kręcenia kierownicą. Pokażę Wam, jak pęknięta jest sprężyna i ściągamy to wszystko, żeby nie przedłużać. Słuchajcie, moi drodzy, polecimy na dwa mikrofony. Ja wsiadam do samochodu, kręcę kierownicą. Mam nadzieję, że audio odda nam to. I będziecie słyszeć, o czym mówię, jaki jest hałas. Postaram się jak najmniej odzywać. Włączamy silnik. I kręcimy. Szczególnie. Wyłączmy silnik. Mam nadzieję, że słyszeliście, o czym mówię. Podniosę teraz samochód do góry. To zobaczycie, jak jest jedno uzwojenie, jeden zwój od sprężyny pęknięty. No i teraz tak, słuchajcie. Wezmę sobie latareczkę. Zobaczcie, u góry widzicie ten zwój. A to jest tutaj. Zaraz przykleimy sobie ją, tak przyczepimy. Zobaczcie to. O, zobaczcie tu. To jest
dziadostwo. I to się bardzo dużo, powiem Wam szczerze, bardzo dużo pękło z tego. Bo widzę całe uzwojenie. Ściągnę koło. To będzie troszkę więcej widać. No ale no to co tutaj więcej będę Wam pokazywał. Widzicie, o co chodzi, wiecie, co jest. Robimy cały komplet i tak trzeba to wszystko rozpiąć, i tak trzeba rozpiąć, żeby założyć nowe sprężyny, nawet gdyby. Dlatego decyzja zapadła, że wymieniamy wszystko. Cały ten komplet, powiem Wam szczerze, napiszę to. Napiszę tutaj w tej minucie, bo muszę zerknąć sobie, jak będę obrabiał film, to już będę wiedział, ile kosztowały te części, bo zamawiałem naprawdę bardzo dużo rzeczy, do innych samochodów też. I powiem Wam, ile kosztował cały komplet sprężyn do tego Mercedesa, ile kosztowały amortyzatory tej właśnie marki Magnum. Nie jest to żadna reklama, broń Boże, tylko o częściach mówię zawsze, bez względu na to, jakiej firmy one nie są, o cenach również. Także tyle. Ja ściągam koła i lecimy z tematem. Jak porozbieram już co nieco, robimy kolejną aktualizację. I tak raz za razem, do samego końca, później ściągacze, sprężyna, uzbroimy wszystko, zakładamy. Koło odrzucone, jak widzicie, już wezmę sobie tylko latarkę. Mamy tak, widzicie, 18. Te dwie 18, tu przewód luźny. Tu mamy od naszego drążka reakcyjnego 16. I tu u góry jest E10 na 3 na kielichu przykręcone. Zbiornik musimy sobie zaraz wyjąć albo odsunąć na stronę. Tu jest szybka operacja w tym Mercedesie. Jedna chyba rzecz, którą w A-klasie można zrobić szybko, to wymienić amortyzatory czy sprężyny. Bo wszystko inne, silnik wiecie, jak w nim jest zamontowany. I te samochody są, że tak powiem, znienawidzone przez mechaników. Bo tu jest naprawdę ciasno i to wszystko jest tak zrobione, że ten, który to wymyślił, ten inżynier, podejrzewam, to był wczorajszy. Dobra, mniejsza o to. Ja odkręcam, jak wyciągnę sobie amortyzator już na stół, wtedy przejdziemy dalej do kolejnej aktualizacji i tak po kolei. Raz za razem. Teraz tak, ci, co te samochody mają, wiedzą, a dla potomnych, dla tych, którzy nie mają, jak widzicie, zbiorniczek, żeby dostać się tam do naszych śrub, musimy zbiorniczek wyjąć. Tu jest taki żółty cypel. Dajemy go do góry i podnosimy sobie, o. I tu są, powiedziałem trzy, okłamałem. Raz i dwa. Na E10 sobie poluźniamy od kielicha. No ja już, jak widzicie, od zwrotnicy amortyzator mam odkręcony. Tam u góry tą jedną na E10, co widzieliście, te dwie na kielichu. Też odkręcone. Tu musimy sobie tylko ten plastik przełożyć, na którym trzyma się nasz przewód ABS-u. To są, jak widzicie, te dwie. I u góry mi się trzyma tylko na jednej, jak widzicie, jedna odkręcona. Tą jedną odkręcam, ściągamy, idziemy na stół, na imadło. Ściągacz, jak to wszystko uzbroję, będzie już amortyzator na stole, zrobię krótką aktualizację jeszcze z tego. I zaraz będziemy zakładać, to jest naprawdę bardzo krótka i szybka operacja w tym małym strupie. Zobaczcie nasz amortyzator. O. To się nam połamało. Teraz tak, zobaczcie, tu mamy ten uchwyt na amortyzatorze, który musimy przełożyć na drugi, na którym, jak wspomniałem wcześniej, jest nasz przewód od ABS-u. I tu są, widzicie, kołki, takie, o, plastikowe kołeczki. To musimy sobie wcisnąć do środka, uważać, żeby go nie zgubić. Jedną ręką nie wiem, czy będzie to możliwe. Nie, nie będzie, muszę stuknąć. W każdym bądź razie kołek wyjdzie nam od strony wewnętrznej. Ściągamy plastik, przekładamy na tamten amortyzator. I taki drobiazg, widzicie, jeden jest krótki, drugi jest długi. Jak możecie rozpoznać? Krótki na dół, długi do góry. I teraz śrubokręt i ściągamy sobie nasz, o, plastik. I to zakładamy na nasz nowy amortyzator. Uzbroję nowy amortyzator, zrobię kolejną aktualizację.
na chwilę obecną jest jak jest. Teraz jak widzicie, sprężyna ściśnięta, zrobiła się krótka. Porównując ją z tą, o tyle krótsza. Oczywiście uważać w takich robotach. Odpowiednie narzędzie do tego, nie kombinować. Bo jak sprężyna strzeli, no to można stracić zęby. A może być jeszcze gorzej, co nie? Teraz amortyzator w środek. Uzbrajam to wszystko. Te osłony zakładam. I na amortyzator spinamy. Jak już będzie gotowy do założenia, robię kolejną aktualizację. Nie będziemy każdego jednego drobiazgu z tego pokazywać. Każdy wie, jak to, tak bynajmniej mi się wydaje, jak to wygląda. Amortyzator jest złożony. Tak, zakładamy go teraz na samochód. Strona kierowcy, zaraz przechodzimy do strony pasażera. Tak jak wspomniałem, krótka piłka. Jak widzicie, oczywiście napisami do góry, tak żeby to było czytelne. Jedna, jak i druga strona. Te dwie śruby na kielich, które przychodzą, które trzymają nam nasze wzmocnienie górne, są nowe. Powiem Wam, Magnum, ale zestaw jest taki, muszę powiedzieć, no dobry, no, śrubki, nie śrubki, wszystko. Wygląda to w miarę solidnie. Przy montażu sprężyny, o tym chyba mówić nie trzeba. Tu ma dojść do końca. Tam też, dobra, słuchajcie. Wjeżdżam z tym na samochód i przechodzimy do strony pasażera. Strona kierowcy założona. Wszystko na gotowo, poskręcane. Powiem Wam tak, on tutaj ma taką delikatną, w tym miejscu, delikatną regulację. Także po założeniu tych amortyzatorów ja bym proponował podjechać na zbieżność, skontrolować, jeżeli coś skorygować. I tak oczywiście kolega będzie robił, leci na zbieżność i trzeba zbieżność skontrolować, bo opony są w dobrym stanie, jak widzicie. O, i tutaj nie ma co, żeby tak nie jeździć, bo zeżrę. Przechodzę do drugiej strony, jak wyciągnę drugi amortyzator. Kolejna aktualizacja. Też nie trzeba będzie spinać sprężyny z tego tytułu, że cały komplet latuje nowy. Także rozbierać amortyzatorów nie musimy. Normalnie jakbym wymieniał tylko sprężyny, to oczywiście musielibyśmy to wszystko przełożyć na stare amortyzatory. No ale jest jak jest. Dobra, gonię dalej z robotą, bo szkoda czasu. Teraz tak, robaczki. Tutaj ze zbiorniczkiem wyrównawczym jest ta sama historia, sorry. Co tutaj z odspryskiwaczy. Widzicie ten żółty plastik, ściągamy. Tu również haczyk ściągamy. Tam zaraz idę to założyć. Tu już jest wszystko na gotowo zrobione, poskręcane. Stronę pasażera mam już wyciągniętą. Tak to wygląda całościowo. Oczywiście uważać, żeby nam tam półośka nie wyskoczyła ze skrzyni, z przegubu. Składamy teraz to wszystko do kupy. Drugi amortyzator. Tu jest jeden stary, tu jest drugi stary. Tutaj sprężyna nie była pęknięta, jest wszystko ok. Dobra, składamy to. I jak będzie już amortyzator w środku, robimy kolejną aktualizację. Tu jest ta sama historia, widzicie, plastik trzeba wyjąć. Te dwa piny wycisnąć. Taka kosmetyka z tymi amortyzatorami. I teraz tak, prawa strona, strona pasażera, wszystko skończone, powpinane przewody, przewodziki, widzicie, plastik przełożony ze starego amortyzatora. No tyle co, my zakładamy koło, tu oczywiście ta powierzchnia, bo ciężko schodziło koło, tu było bardzo dużo rdzy, ta powierzchnia wyczyszczona. Koło od tej strony, gdzie przylega, też wyczyszczone, wszystko. My kończymy. Moi drodzy, no tak jak widzieliście, dwa amortyzatory wymienione, była to bardzo krótka akcja w tej A-klasie. Tu jest naprawdę szybki temat. Chyba jako jedyna rzecz, bo wszystko inne, na przykład wymiana rozrusznika w tym samochodzie, to wiąże się z opuszczeniem silnika, bo nie ma możliwości tego wymienić. Z mojej strony byłoby tyle. Ja pozdrawiam Was oczywiście serdecznie. Zapraszam niebawem na kolejny film, tym razem wjedzie BMW F11 5 z silnikiem 3-litrowym,
gdzie będzie wymieniana pokrywa zaworów, bo silnik jest nieszczelny. Samochód jest to samochód jednego z widzów z YouTube'a. Także z mojej strony, moi drodzy, tyle. Co do części, widzieliście, ile kosztowały. Ok, nie są to części, nie wiadomo jakie dobre, ale to ma chodzić. Rok czasu gwarancji jest na te części, jakby nie było. Także jeżeli by cokolwiek się działo, zwracamy części, dostajemy nowe. Takiej sytuacji jeszcze nie miałem, ale mówię, no czasami trzeba spełniać życzenie klienta. Nie można od razu brać części z górnej półki za nie wiadomo jakie pieniądze, tym bardziej, że no nie jest to nie wiadomo jaki samochód. Z mojej strony raz jeszcze tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, jeżeli materiał w jakimkolwiek stopniu Wam się podobał. Łapa w górę. Jak i zachęcam oczywiście do zasubskrybowania kanału. Na razie i hej, hej!